kanale Domowa Krawcowa. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać taki krótki filmik o tym, jak skrócić męskie spodnie i jak je podwinąć. Po pierwsze, słuchajcie, musicie przymierzyć te spodnie, żeby zobaczyć, jaka długość jest. Ustalamy sobie długość tych spodni do założonymi butami, tak? I teraz, co musimy zrobić? Musimy sobie szpilką, zaznaczcie sobie trzema szpilkami tą długość, niech ktoś się przejdzie, usiądzie w tych spodniach, niech zobaczcie, jak się układają, jak się długość, jaka jest, czy ta długość, którą wybraliście, jest odpowiednia przy siedzeniu i również przy chodzeniu. Mamy szpilkę zaznaczoną tą długość, która nas interesuje. Średnio na podwinięcie, bo tu jest tak, na przykład ja mam tutaj takie spodnie, które akurat będę z Wami robić. Tutaj jest podwinięte tak jak oryginalne, można powiedzieć 1,5 cm i drugie 1,5 cm jest pod spodem, czyli 3 cm od tej linijki musimy sobie odmierzyć. I teraz jak ja to zawsze robię, żeby też wiedzieć, że ta długość ma być, jak jeżeli nie masz wprawy, zmierzę sobie, ile to ma być, 7,5 cm. Od brzegu ma być ten rand, czyli wymierzam sobie 7,5 i biorę kredę i zaznaczam sobie te 7,5 cm na jednej stronie. Odwracam sobie nogawkę na drugą stronę i tu również, o proszę, jak podwinięte w sklepie, 7,5 cm. Teraz co? 3 cm od tego muszę jeszcze zostawić na podwinięcie, czyli sobie drugi raz robię kreski. I 3 cm kolejne w dół sobie biorę. Ja tutaj mam kratkę, więc, ale nie mogę się nią sugerować niestety, ponieważ nie jest kratka w kratkę zrobiona i muszę tu sobie, tak są spodnie kupione. O. 3 cm odkładam i teraz tak, nie obcinajcie jednocześnie dwóch części, bo możecie nie trafić. Zobaczcie, tu jest taki uskok między przodem a tyłem spodni, więc ja robię sobie zawsze tak, że biorę sobie tą część, którą składam i tu nacinam. I teraz w koło obcinam tak, jak sobie wyznaczyłam. Oczywiście możecie sobie narysować linijką, albo możecie zostawić tak jak ja, że na przykład od kreski do kreski tniecie. Widzicie, no niestety się nie postarali w sklepie, żeby zachować kratkę w kratkę. No ale nic nie poradzimy, nie będziemy poprawiać tego. Dobrze, mamy teraz żądaną długość. Co robimy następnie? Następnie, słuchajcie, musimy sobie teraz na te półtora. Raz zawijamy 1,5 cm i drugi raz 1,5 cm i jesteśmy na tym rancie, którym sobie tutaj zaznaczyliśmy. Bierzemy sobie szpilki i spinamy sobie szpilkami na żądaną. Jeżeli nie masz wprawy, oczywiście, słuchajcie, należy sfastrygować i będzie na pewno Wam łatwiej, więc nie będzie problemu. I widzicie, po co właśnie te kreski tu porobiłam, żeby za każdym razem sobie sprawdzić, czy to, co zawinęłam, przepraszam, bo ja mam manię wkładania szpilek do buzi, to, co zawinęłam, czy uzyskałam tą odległość tutaj. Zwrócić uwagę, żeby szef ten pokrywał się tutaj z szwem na bokach, żeby nie przeciągnąć tych spodni, żeby nam się nie przeciągały. O, tu sobie dobrze jest. I tutaj kolejne. Jeżeli sfastrygujesz sobie, to dobrze jeszcze przed szyciem jest tą nogawkę przeprasować, tak? To wtedy się fajniej to już będzie układało przy samym szyciu. Jeszcze słuchajcie, taka podpowiedź, jak już upniecie sobie nim jeszcze
usiądziemy do maszyny, sprawdźcie sobie, składając spodnie od samej góry równo tutaj, przez całą długość zewnętrzną i wewnętrzną spodni, czy one faktycznie są równej długości. No, że może gdzieś się tam pomyliliście i może jakieś, nie wiem, pół centymetra, centymetr więcej wzięliście. Więc warto jeszcze to, nim zaczniecie szyć, sprawdzić to sobie. I wtedy, jak już się wszystko zgadza, to możemy szyć na maszynie. Teraz musimy dobrać odpowiedni kolor nici, czyli ja mam tutaj albo takie granatowe sobie przykładam, tu mam drugie granatowe. Tu polecam, słuchajcie, takie mega fajne stojaki na szpulki, naprawdę super rzecz. Tutaj pokażę Wam. Fajna rzecz, jest przydatna, mam pod ręką, można na ścianie powiesić, można oprzeć na stoliku, jak to tam chcecie. I dobieram sobie odpowiedni kolor tych nici. To robić, dopasowuję sobie najbliżej do tego, co mam tutaj kolor już, o, dokładając sobie tutaj do tego oryginalnego koloru nici. No i najbardziej będą tutaj te bledsze niebieskie niż ten bardziej granatowy. No to co, zmieniamy nici na odpowiedni kolor i działamy. Jeszcze tak woli przypomnienia, szef długość ściegu ja mam na trójce, prosty, stebnowy, igłę. Jeżeli macie do streczy, to można zmienić, albo do jakiejś skóry, to zmieniamy na standardową, bo tutaj akurat jest zwykły materiał. I zaczynamy szyć. Najlepiej, słuchajcie, zacząć szyć od nogawki, od strony wewnętrznej. Wtedy nie będzie widać tego zakończenia, którego musimy zrobić, bo będzie trzeba przejechać dwa razy. I tak jak mówiłam, 2 mm od tego brzegu sobie szyjemy. Nitki obcinamy, sprawdzamy, czy jest wszystko ok. Długość ściegu trafiona, oczywiście można wcześniej sobie sprawdzić, długość ściegu jest odpowiednia, taka jak powinna być. Drugą nogawkę i na końcu musimy to przeprasować. Musimy to przeprasować, więc bierzemy zaparzaczkę i przez zaparzaczkę przeprasowujemy. Ja mam już taką starą, tą moją zaparzaczkę. Dobrze jest. Ja mam tutaj, słuchajcie, taki patent, żeby te narożniki tutaj się nie łamały, tak jak tutaj jest przeprasowane. Wałek do ciasta nakładam i prasuję. Dlaczego przez zaparzaczkę? Żeby nie wybłyszczyć materiału. Ok, widzicie, jak super wyszło. Teraz ten następny już możemy na wypłaszczonym. Na końcu... O. Jedna strona, super, teraz druga strona, zaparzaczka bawełniana najlepiej i tak jak mówiłam, podłożyć sobie tutaj, przy okazji ten fabryczny kant, co tutaj przy prasowaniu zrobili, to też się wyprasuje, zaparzaczka i tu. I spodnie gotowe. Jest nogawka piękna. Nogawka pięknie podwinięta. Wygląda jak idealnie ze sklepu. Mam nadzieję, że filmik się przydał, że będzie Wam pomagał w jakichkolwiek przeróbkach i podwijaniach spodni. Takich filmików już kilka powstanie i też będę Wam rzucać. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału Domowa Krawcowa oraz do odwiedzenia i zapisania się na newslettera do mojego bloga www.domowakrawcowa.pl.